witam was serdecznie. A to, żeby nie raziło, a to, żeby było lepiej słychać. Pociągając wcześniej temat związany z prawdziwa miłość nie patrzy na rozmiary. Główny temat to jest, czy partnerstwo to zło konieczne, które się wydaje być. Dlaczego? Tuż dlatego, że już od pierwszej randki, czyli od pierwszego kliknięcia, zastanawiamy się, jak ta osoba wygląda. Zazwyczaj kobiety robią tyle zdjęcia, tak? Czyli w sumie reszta to jest już wyobraźnia faceta, a wiadomo, że faceci są wzrokowcami, tak? Tak samo jak kobiety patrzą i omawiają tyłki facetów. Niejednokrotnie byłem świadkiem, gdzie kobiety na przerwie śniadaniowej omawiały danego faceta, czy obsługującego, powiedzmy, u nich w sklepie kolegę czy klienta. I to jest norma, okej, w porządku. Ale problem jest taki, żeby nie mieć pretensji do faceta i zrobić się, voilà, całą, z profilu, z boku, z przodu, w każdym, że tak się wyrażę, ujęciu, wtedy już facet jako wzrokowiec, a ich jest 90% co najmniej, to już wie, co odpowiedzieć w trakcie omawiania się, że przyjdę, nie przyjdę, przyjdę, przychodzę i jest. Czemu nie przychodzą? No to różne powody, tak? Raz praca, dwa zdrowie. Mogą mieć też, powiedzmy, faceci, matki, ojców, którzy są w wieku podeszłym i są ich jedyną deską ratunku, która pomoże w razie wypadku coś zrobić, tak? To nie oznacza to, jak ja miałem na przykład przypadek, że przyszła umówiona osoba do mojej pracy, a pracowałem w sklepie, widziała mnie, gdzie się potem przyznała na czacie, ale nie podeszła, bo ona była z przyjaciółką i stwierdziła, że no fajnie wyglądam, ale jednak nie podeszła. To były fajne czasy, kiedy jeszcze ja chodziłem. Chciałbym też zaznaczyć, że to są moje wnioski, nikomu ich nie narzucam, także bynajmniej jeśli ktoś się nimi zasugeruje, to na własną odpowiedzialność. Jak uniknąć tego, by partner nie przyszedł, partnerka? No, proste, banalne, wręcz mamy telefony, mamy internet, zawsze można zadzwonić, słuchaj, nie dam rady, nie przyjdę, tak? Bo coś tam. I zaraz mi tu pewnie powiecie, no tak, dobrze, to nabuja mi przez telefon, a tak naprawdę to pójdzie z inną na inną kawę w inne miejsce. Może być tak, nie mówię, że nie. Ale to czasami jest związane z tym, że, jakby to powiedzieć, źle się sprzedał, czy sprzedała, w sensie informatycznym, w sensie właśnie tej fotki, którą 90, praktycznie 5% kobiet robi na tej zasadzie, koniec, kropka. Ja uznałbym tą fotkę za w porządku,
gdy jest osoba w związku stałym lub luźnym, lub też zamężna. Chociaż ten papierek to już jest historia i całkiem inny temat. No nie na dzisiaj. Więc najprostszy sposób upewnić się telefonicznie, czy osoba przyjdzie, tak? Można to zrobić, wiadomo, internetowo, przez Messengera i tak dalej. Także nie mam pretensji, że jak mi ktoś zadzwoni i powie, słuchaj, no nie dam rady, bo... Ale ten fakt musi być autentyczny. Ale jak słyszysz przez telefon, że ci melduje kobieta, z którą się masz spotkać, że no wiesz, no w sumie jestem prawie, że na miejscu, ale ja się tak głęboko zastanawiam, czy dobrze robimy. I tu cię nachodzą pytania. Czy ktoś jej coś sprzedał lewego, bo są dobrą mile, którzy bardzo ładnie doradzają, bo zazwyczaj tak jest, że kobiety siedzą pomiędzy sobą i bo ja poznałam takiego na internecie, a teraz już telefony, więc pokazuję, jak wygląda, popatrzcie, on mi tutaj tak napisał. No i ta przyjaciółka, ja nie mówię, że wszystkie tak postępują, ale są takie, co po prostu liczą na obiektywne zdanie, a niestety gęsto, często stawia się to tak, że ta, która jej doradza, zazdrości jej po prostu. Niezdrowa zazdrość, tak? A co za tym idzie? Manipuluje koleżanką, koleżanka po prostu rezygnuje.